tak była, tak ciągle się do końca nie zastanawiamy. Mama, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Kochane dzieci, drodzy rodzice, rodzice chrzestni i wszyscy, którzy przez sakrament Chrztu Świętego złączeni jesteśmy z Chrystusem, naszym Zbawicielem. Parafia nasza przeżywa dzisiaj szczególny dzień. Po przygotowaniu do Komunii Świętej, gdy już przez 2 lata spotykaliście się z Chrystusem Eucharystycznym, dzisiaj odnowicie przyrzeczenia Chrztu Świętego, te przyrzeczenia, które w waszym imieniu składali wasi rodzice i chrzestni. My, dorośli, uświadomimy sobie wielkość, znaczenie i konsekwencje tych przyrzeczeń. Zastanowimy się, i my dorośli, i wy, drogie dzieci, musimy zastanowić się, co znaczy, że wyrzekam się szatana, co znaczy, że wierzę w Jezusa, co znaczy w naszym osobistym życiu, że jestem chrześcijaninem. Przez chrzest narodziliśmy się do nowego życia, do życia z Bogiem i dla Boga. Wkroczyliśmy w nowe życie. Serdecznie wszystkich przybywających na tę uroczystość witam, a za chwilę, przypominając jak gdyby to polanie wodą, które obmyło nas z grzechów, poświęcę wodą nas wszystkich, byśmy raz jeszcze przez Boże miłosierdzie zostali oczyszczeni ze wszelkiego grzechu i ze wszelkiego zła. Jak wejdziecie do kościoła, to od razu do ławki. Zajmować pierwsze pielgrzymstwo. Poczułyśmy, że już Thank you.
dniu odnowienia poręczeń ciemnych głośmy teraz wspólnie chwałę zmartwychwstałego. Zapraszamy do Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci.
aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi. On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co prosząc z Tobą źródło? Miłość Wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem list przez proroków, słowami ustnych zabijałem. A prawo moje zabłysło jak światło. Miłości prawne, niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całowanie. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Wziął rękę jeszcze raz jako maluszków takich
i zrobił znak krzyża i kazał powtarzać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie mówił wam wtedy, że to w ten sposób polewając waszą głowę wodą ksiądz ocznił was i włączył do Chrystusowego Królestwa. Ten to ten znak krzyża na was nie mówił wam tego. Ale on przypominał ten moment. I przypominając ten moment Chrztu Świętego, chciał jak gdyby przypomnieć wam, że odtąd, od chwili chrztu, należycie do Chrystusa. Moi drodzy, każdy z nas, chociaż nie w pełni nie uświadamia sobie tego, ale za każdym razem, gdy robimy znak Krzyża Świętego, rozpoczynając modlitwę, czy rozpoczynając jakiekolwiek zajęcie, które chcemy z Bogiem rozpocząć, to jak gdyby przypominamy tamten moment, kiedy nas niemowlęta jeszcze przyniesiono do Kościoła, by w imię Chrystusa, w imię Trójcy Wszechświętej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego włączyć do Chrystusowego Kościoła. Dzisiaj uczniowie klas czwartych, można by powiedzieć już prawie dorośli, bardziej rozumieją, co to znaczy chrzest. Katechizacja, zwłaszcza ten ostatni o czwartej klasie, program jest tak ułożony, by w lepszy sposób przypomnieć, co to jest chrzest. Ale także przypomnieć, i to jest chyba jeszcze ważniejsze, do czego zobowiązuje chrzest. Ta katechizacja przypomniała, do czego was chrzest zobowiązuje. Przypomniała, co w waszym imieniu, także w moim imieniu, moi rodzice chrzestni i rodzice, ale w waszym imieniu, wasi rodzice i chrzestni, obiecali panu Jezusowi, że będziecie tak żyć, ażeby nie tylko metryka świadczyła, że jesteś nieobliwy, ale by wasz codzienny szal był tym, wśród których jesteście i panu Jezusowi mówił, że zostaliście obrzydzeni. Mówi, drodzy, ja często do tego stwierdzenia wracam, że nieważne jest, jaki dokument przyniesie, nieważne jest, czym potrafimy się legitymować, czy należymy do Kościoła katolickiego, czy do jakiegoś innego wyznania. Ważne jest nasze życie. Patrzcie, w dzisiejszej Ewangelii Świętej, którą słyszeliście, przyszedł uczony w piśmie, człowiek, który w szczególny sposób starał się poznać prawdę Boga. I ten człowiek przychodzi do Pana Jezusa, pyta się, które jest pierwsze przykazanie. I Pan Jezus mu odpowiedział, że pierwsze to przykazanie mówi. I wtedy ten człowiek mówi, że on rozumie to powiedzenie tego. Miłować Boga całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszelkie ofiary i całą wolę. Zmieniając te słowa, jakby to dostosowuje do naszych czasów, można by powiedzieć, że miłować Boga, ale wszystko pamiętać o nim w każdej chwili naszego życia, nie patrzeć, czy przykazanie nam nakazuje, bo ma ten pacierz, czy być kościelem we przyświętym, czy nie mówi nic na ten temat, ale dlatego, że kocham Pana Jezusa, klękam do pacierza. Dlatego, że kocham Pana Jezusa, przychodzę na mszę świętą. Dlatego, że kocham Pana Jezusa, nie czekam aż nie przykazanie moje na to spowiadać, ale często staram się być usłowieni.
A jeżeli mam bliźniego swego kochać naprawdę jak samego siebie, to pokażę to, że nie będę mu to kupił, nie będę być sprawiedliwy wobec niego, nie będę go odmawiał, nie będę w jakikolwiek sposób robił krzywd. I wtedy, moi drodzy, każdy z nas, jeżeli tak będzie postępował, usłyszy od pana Jezusa, niedaleko tę drogę do Królestwa rozpoczął nas przez siebie. Za chwilę wy drugie dzieci, a razem z nimi i my wszyscy, którzy byliśmy już ochrzczeni, będziemy tak zbytni serca. Nie tylko, że tak się nauczyliśmy, że tak trzeba powiedzieć, a tak zbytni serca staramy się odpowiedzieć Jezusowi na te pytania, które za chwilę ja w imieniu Kościoła będę znany. Ta odpowiedź, żeby była nie tylko dzisiaj słowa, ale żeby była w codziennym naszym życiu, będziemy prosili o to w dalszych naszych modlitwach. Stajemy teraz na prośmy, żeby ta gorąca świeca była symbolem
Przecież zobaczmy pierwsze i idąc na światło Chrystusa, co dojść do Boga, do pięknej ojczyzny. Tym dzieciom jest przykładem pewno rodzice i wsparcia, jakie będzie w tym jako dzieci Boże,
oświecony przez Chrystusa, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie wiarę, w której zostaliście oświecone. Pytam każdego z was, a także pytam wszystkich tutaj obecnych, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się! Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się! Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się! Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę! Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę! Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne? Wierzę! Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą dumą w Chrystusie Jezusie Panu nami. Amen. Służycie obecnie przyrzeczeniu. Niech wasze codzienne życie wciąż to przyrzeczenie potwierdza. Pomocą Bożą, moich rodziców i chrzestnych oraz wszystkich tu obecnych przyrzekam. Kochać Boga i bliźniego, tak jak tego nauczył Jezus Chrystus. Przyrzekam. Zawsze i wszędzie świadczyć, że należę do Jezusa, jestem Jego dzieckiem. Przyrzekam. Umacniać wiarę i zgłębiać ją przez udział w systematycznej katechizacji. Przyrzekam. Gasimy teraz świecę i zaniesiemy wspólną modlitwę do Boga, który jest naszym Ojcem, do którego przez chrzest zostaliśmy, dla którego przez chrzest zostaliśmy na nowo narodzeni. Złączymy jedną wiarę przez jeden chrzest. Zanośmy do miłosiernego Boga nasze wspólne modlitwy. Twoją wolę i szczerze Ci oddamy.
mikrofon. Przynosimy do ołtarza świecę. Jest to znak obecnego wśród nas Chrystusa, który oświeca mroki naszego ludzkiego życia. Oto kwiaty. Są one, Panie Jezu, Twoim darem dla wszystkich ludzi. Ozdabiają pięknie całą ziemię, przypominają nam łaskę Bożą Świętą. My składamy te kwiaty do wierzy jako wyraz naszej wdzięczności za ten świat, na który żyjemy, za ten dzisiejszy uroczysty dzień. Nosimy książkę i zeszyt. Są to symbole naszej pracy, dzięki której możemy poznać i pokochać się w Jezusie. To symbole zdobywania wiedzy o Bogu i o całym świecie. Pomóż nam, Panie Jezu, byśmy dzięki tej wiedzy stawali się coraz lepszymi dziećmi, a Ciebie uznaj za swego najważniejszego nauczyciela. Oto księga Pisma Świętego, która zawiera prawdziwe Słowo Boże skierowane do nas i do wszystkich ludzi na całej ziemi. Zawiera ona wolę Boga, którą trzeba nie tylko czytać, ale wypełniać. Składając tę księgę w ofierze, prosimy Cię, Jezu, udziel nam swej łaski, byśmy zawsze wiernie wypełniali Twoją wolę. Oto woda. To znak naszej przemiany. Te krople wody, złączone z nim, staną się we mszy świętej krwi Chrystusa. My też chcemy wyjść się z Kościoła przemienieni, przeniknięci Duchem Chrystusa Pana, który zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Niesiemy Ci, Jezu, winowy, symbol radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa. Niedługo wino łączy się z wodą i stanie się źródłem naszego zbawienia. Niesiemy Cię, Panie. Jest to dar, mówiący o zdolności Boga, który dał się żadną wiedzę wzrostu. Trzymając chleb, rozumiemy, że za chwilę stanie się wielki cud i ten chleb przemieni się w prawdziwe ciało Chrystusa. A my z wielką miłością przyjmiemy Cię do serca. Oto owoce, symbol ludzkiej pracy, naszych radości i smutków. Serce szczere, serce czyste, abyś Ty jeszcze. Serce szczere, serce czyste, abyś Ty jeszcze.
Thank you.
Prosimy Cię, nie zbadaj nas wreszcie nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą zapewniaj go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyje i jest na wieki wieki. Amen. Pański, niech będzie z Panem. Jezu.